w ogóle po co nagrywam ten film, nie? Tak środowy. Bo tu generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że chcę wam pokazać paradoks jakby czasami łączenia planów w różnych szkołach, kiedy się tego nie da elastycznie zrobić. No i wychodzi po prostu tak jak wychodzi, nie? Cyk. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Ej, pozdrawiamy was. A ja pokażę język. No i zaczynamy środę. Odwożeniem mojej bandy. Środa jest skomplikowanym dniem. Będzie dzisiaj wiele szkół, sporo kilometrów, jeżdżenie na jedną lekcję, wracanie przez następną lekcję. Tak, zobaczycie jak to wygląda. Na razie odjeżdżamy z dwójką moich kochanych synów do przedszkola. No i dojechaliśmy. Leć już, Tymek. Za Sewerynem czekamy, cyk. Jazda, do szatni. Migać mocno. No i odstawieni. Teraz jedziemy do pierwszej szkoły, do Bolochowa, gdzie czekają na mnie strażacy i rozszerzona chemia. Na jedną godzinę! Trzeba się włączyć do ruchu, czekamy. A tu autka jadą, światło czerwone. Dalej, 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 dalej! W tle Muzo FM. Ale ciężarówka, fajne przejechanie, błyska. No i tak dogoniliśmy tą ciężarówkę. Ciężarówka niestety powoli, znaczy niestety spowodowała zwolnienie mojego tempa jazdy. Nie ma co się śpieszyć. Dzwonek nie zając nie ucieknie. Pierwsze 13 km tego dnia już zrobione. Jesteśmy w szkole numer 1 na 45 minut. Potem będzie 45 minut na powrót 13 km. I będziemy w szkole numer 2. Zobaczymy jak lekcje ze strażakami dzisiaj wyjdą. Czy mają dobry nastrój na liczenie chemicznych zadań. No i dobra. Pierwsze 45 minut za nami. Liczyliśmy sobie zadanka z stechiometrii, z moli, z liczby Avogadra, z objętości molowej. Tak średnio kumali, ale co tam, jest 3 stycznia, w związku z tym mają prawo być zmęczeni. Jedziemy dalej. Pakowanko. Samochodzik. I wracamy 13 km. Taka środa. Takie krążenie. Zobaczcie, jak wygląda środa pana Belfra. Tam jest remiza strażacka. Tam się moi strażacy uczą praktycznych zajęć. A tam będę śmigał. Tam będę jechał. Tam. Ja się na to sam zgodziłem, więc to nie jest tak, że jakoś tam strasznie narzekam, ale chcę wam pokazać jeden z takich elementów, dlaczego czasami bycie gdzieś tam jeżdżącym nauczycielem jest irytujące, nie? Właśnie gdzieś tam w środę zaczynam w ten sposób, że o 6.30 jest pobudka, razem z żoną szykujemy dzieciaki, ja je odwożę do przedszkola, co zresztą widzieliście, no i potem śmigam sobie do jednej szkoły na jedną lekcję, potem mam jedną lekcję jakby na to, żeby przejechać z powrotem do drugiej szkoły. Tam za chwilę właśnie będę, gdzie będę prowadził, bo przed chwilą byli strażacy z rozszerzoną chemią, a za chwilę będę w klasie 7 szkoły podstawowej. W sumie co ja tam teraz będę mówił, pewnie coś o budowie atomu teraz mówię, nie? No i tak potem dalej będę jeszcze jeździł, także to nie jest koniec jeszcze jeżdżenia, nie? No i taka środa. Wtorki są takie, że zaczynam w jednej szkole jedną lekcję, potem muszę przejechać 20 km po to, żeby dokończyć swój dzień pracy w innej szkole. W czwartki zaczynam w jednej szkole, potem znowu przejeżdżam do innej szkoły, ale środę najwięcej jeżdżę, także no tak, tak to wygląda, nie? Tak wygląda praca nauczyciela, żeby też nie było niejasności, że są też nauczyciele jeżdżący. Jeszcze do tego wszystkiego dochodzą zajęcia indywidualne, gdzie od września 2017 roku weszła zmiana i musimy prowadzić jako nauczyciele zajęcia indywidualne w domach u uczniów. Czyli też jest jeżdżenie, tak? Gdzieś musimy jeździć po osiedlach, po wioskach mniejszych lub większych, po to, żeby te zajęcia przeprowadzić i żeby uczeń, który takie zaświadczenie o zajęciach indywidualnych otrzymał, no żeby mógł normalnie jakby się dokształcać, nie? Więc naprawdę auto dla nauczyciela w XXI wieku to jest podstawa. No i tak już, co to, no mamy styczeń, ja już tak sobie śmigam od września, myślałem, że będzie gorzej, daję radę, pogoda jest ok. To jest ważne, pogoda jest ok. A, człowiek się śmieszy, to śnieg po prostu leci. Mówiłem rano, że będzie, że fajna jest pogoda w środę, ale to się chyba dzisiaj zmieniło. Nie przeszkadza mi pogoda,
Nawet się prawie nie spóźniam. Czasami zdarzały się jakieś takie wyjątkowe sytuacje, że się nie udało dojechać. No więc jest 42 po, jeszcze mój kawałek został do przejechania, a o 45, przypominam wam, mam już lekcję. 12.45, a jest 12.42. 3 minuty, niecałe. No i tak jest, także taka środa pana Belfry, pewnie wielu Belfrów w Polsce. A warto też o tym powiedzieć, nie? Że gdzieś tam to śmiganie jest na jedną lekcję tu, jedną lekcję tam, potem jedną lekcję znowu gdzieś indziej. No i tak to jest, nie? Także obserwujcie mnie. Dzisiaj będzie właśnie środowa relacja z pola bitwy o wiedzę chemiczną uczniów wszelakich, od szkoły podstawowej poprzez końcówkę gimnazjum, aż przez szkołę zawodową, kończąc na rozszerzonej chemii, która już się właśnie odbyła. Także cześć! Patrzcie, jak się dzieje! No i jesteśmy w bazie właśnie, nie? Także wróciliśmy do Kozieków na jedną lekcję. Środa. No, to właśnie skończona lekcja z siódmoklasistami. Jedziemy dalej. Czekają teraz na mnie sami mężczyźni w zawodówce. To jest wyzwanie, powiem wam, po prostu praca tamto. Wojsko. Ciężki kawał chleba. Ciężko. Ciężko, ale damy radę. No i w tym miejscu już byliśmy. Kurde, za to niebieskim już chyba jechałem dzisiaj rano. Ej, no dokładnie za to niebieskim samym jechałem dzisiaj rano. O, i straż pożarna, mojemu synowi by się podobała. Także tak, na tych światłach już dzisiaj staliśmy rano. Teraz stoimy o godzinie, która to jest godzina? 10:50. Stoimy drugi raz na tych samych światłach. Ale jedziemy tym razem jeszcze dalej. Tutaj taka ważna informacja, słuchajcie, bo teraz właśnie jadę na myjnię. Obiecałem żonie, że wezmę, podmianka samochodów zaszła i obiecałem jej, że wezmę jej małe autko i zmyję. Ale tutaj patrzcie, tutaj jest taka grochówka, jak się jedzie do murowanej gościny. O, właśnie tutaj. I tutaj spędzam zazwyczaj środy na pysznej grochóweczce, takiej, wiecie, wojskowej, taką akurat lubię. No ale dzisiaj akurat nie. Dzisiaj jedziemy sobie do myjni autkiem żony, więc nastąpiła nieoczekiwana zamiana aut. Także może będzie widok za chwilę z wnętrza myjni, bo nie lubię wychodzić, jak jest tak zimno, i wtedy tymi szczotami i tak dalej sobie siedzę w środku i tak zazwyczaj kiedyś tak się udało, słuchajcie, bo moi synowie wpadli na genialny pomysł, jeden z synów, już nie pamiętam który, że odkręcił delikatnie okno, oczywiście tego nie było widać i akurat byliśmy na myjni i mówimy sobie, zostajemy w aucie gdzieś tam, w tej automatycznej. I patrzę, że woda leci do środka do auta. Nie? Gdybyśmy wyszli, jak każdy człowiek inny, i nie zauważyłbym tej szyby uchylonej lekko z tyłu, no to bym miał niezłą masakrę w aucie. A tak akurat dzięki Bogu, będąc w środku, chociaż to jest do końca niezgodne z regulaminem tych myjni, będąc w środku, słuchajcie, no udało się, nie? Czyli zapobiegłem powodzi w samochodzie. No i właśnie się zaczyna. Jadą szczoty. Myje się, auto się myje. Tak. Teraz jest właśnie taka końcówka, którą lubię, zobaczcie. Właśnie autko suszy włosy. Jedzie taka dmuchawa i kropelki po tej nawoskowanej powierzchni, po tych szybach, tak sobie spływają. O, suszara jedzie. I to oznacza za chwilę wyjazd. Uwaga, drzwi się otwierają. Haha, tam jedziemy. Tu, 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 tu. No to kolejny przystanek, już trzeci, dzisiaj trzeci szkolny przystanek, trzecia szkoła, środa, dopiero trzecia lekcja, którą dzisiaj zrobiłem, pamiętajcie, to jest dopiero trzecia lekcja. Wyciągamy ciężkie torby i idziemy uczyć. Idziemy uczyć. Cyk, nic mi nie wypadło. Ciach. W sumie fajna szkoła, mają takie boisko. Nie, tak tutaj sobie bywam 4 razy w tygodniu. O, tam nowa sala, widzicie? Nowe szafki wstawili w tym roku. No i chemia, męska chemia przede mną, także trzymajcie kciuki. Ogólnie z tymi męskimi lekcjami jest tak, że po prostu ciężko tych facetów zmobilizować do tego, żeby się chcieli uczyć, nie? Po prostu ciężko. Więc walczę, żeby czymś im zainteresować, ale notatka, u nich wyciągnięcie notatki, mission impossible, nie? Także mam nadzieję, że dzisiaj w nowym roku będą pracowali lepiej.
zobaczymy. I skończyło się, nie było tak źle. W sumie ci chłopacy nie są tacy źle. Tam są takie, wiecie, wyjątkowe takie elementy, ale w sumie lekcja była przyjemna. Także chyba przesadzałem. A, męskie klasy też są spoko. Teraz lecimy dalej, mamy 20 minut, żeby wrócić, nie? A pogoda się zepsuła, także hua! Jedziemy do samochodziku świeżo umytego. Dobra, szybko, szybko. Mało czasu. No właśnie, to jest taki najtrudniejszy moment tego całego środowego dnia, kiedy mam 20 minut na to, żeby wyjechać z jednej miejscowości, przejechać 16 km do kolejnej, bo 16 km właśnie przejechałem tu, żeby być, a jeszcze, wiecie, okna zaparowane i tak dalej. I teraz trzeba tutaj wykręcić. Teraz będę się obracał dookoła. Słuchajcie. Właśnie to jest ten najtrudniejszy moment tej środowej gonitwy, bo za chwilę będzie czekała na mnie kolejna klasa w Koziegłowach i oni, wiecie, dzwonek zadzwoni i oni już chcą... Ja zmieszczę się, czy się nie zmieszczę? Dobra, zmieszczę się. Ale się nakręciłem, co nie? No i oni po prostu chcą już mieć lekcję, nie? A ja jeszcze jestem w trasie. Czasami się jedzie za traktorem, nie? Albo za jakąś koparką. No i jak to nie idzie przyspieszyć? Mam nadzieję, że bezpiecznie i na czas dojadę do szkoły. To już będzie ostatni przystanek dzisiejszego dnia. Tam spędzę jeszcze 3 lekcje. No i można by podsumować, nie? Że teraz właśnie jadę 16 km, jechałem w drugą stronę 16 km, czyli jest 32. Rano przejechałem 2 razy 13 km, czyli 26, czyli 32 i 26, czyli 58 km. Nie? W ciągu jednej środy, czyli żeby nie było niejasności, patrzcie jak wygląda mój plan. Rano wstaję, jadę, dzieciaki odwiedzę do przedszkola, do Bolechowa jadę zrobić jedną lekcję. Potem mam jedną lekcję, żeby przejechać 13 km z powrotem, bo 13 km jechałem do. 13 km jadę z powrotem, żeby przeprowadzić jedną lekcję. Nic nie widzę. Żeby przeprowadzić jedną lekcję. Kończę ją, ok? Potem znowu jadę 16 km, żeby przeprowadzić jedną lekcję. Wracam przez 20 minut, mam na przejechanie na kolejną 20, no już niecałe 20 niestety minut, żeby przeprowadzić kolejną lekcję. Nie, teraz już na 3 lekcje. 16 km wracam, nie? No i tak to wygląda, no. Ale to nie jest tak, że ja jakby chciałbym narzekać, że to jest złe. Tylko chciałbym wam dać znać, że tak wygląda czasami życie nauczycieli. Ja mam tak jeden dzień. A wydaje mi się, że mogą być tacy nauczyciele, których tak w ogóle tydzień wygląda, nie? Że tu dwie lekcje, tam dwie lekcje i tak dalej. No i... Jak żyć? Jak żyć? Trzeba to lubić po prostu, nie? Znaczy ja lubię spotkania z uczniami, żeby nie było niejasności. Najbardziej to lubię z tymi chyba młodymi jednak, tak najlepiej się dogadujemy, nie? To szkoła podstawowa i gimnazjum to jakoś tak najbardziej ich czuję. Potem jak w tych szkołach średnich jest trudniej mi się dogadać, mam wrażenie, że... Oni, znaczy nie bardzo jestem im potrzebny, mam takie wrażenie, wiecie? Jeszcze w tej szkole podstawowej, czy w tym gimnazjum, to tak fajnie jest kontakt między nami. Jasne, że tam nie wszyscy kumają, ale oni wiedzą, że ta szkoła jest dla nich potrzebna, tak? Że chemia jest jednym z przedmiotów dla, jak nie wiem, tak fizyka, polski i tak dalej, i muszą go skończyć, zrobić. A czasami w tych szkołach, w szkole średniej, jak na przykład jest to przedmiot tylko w podstawie, tak? Czyli już dalej nie będzie kontynuowany, no to jak takich informatyków na przykład, albo jak taką klasę z zawodówki zmobilizować do tego, żeby się uczyli trudnego przedmiotu, jakim jest chemia, z jakimś zapałem i zaangażowaniem. No jakby trochę ich rozumiem, nie? Ale jednocześnie ja jestem po tej drugiej stronie biurka, która musi im przeprowadzić 45 minut lekcji, tak? Musi to być lekcja, z której oni coś wyciągną, dowiedzą się. Ciężko, o jakiś tir przed nami właśnie, o Jezu. No i właśnie to jest taki... To jest taki moment, w którym może się okazać, że za chwilę będzie mi... koparka przed tirem, no pięknie! No, także wyminąłem koparkę, która oczywiście trafiła mi się na trasie. No, no i właśnie jak zmobilizować takiego, nie? Takiego ucznia ze szkoły, który on czuje, że chemia mu nie jest do końca potrzebna. Moim zadaniem jest mu jakąś tą wiedzę przekazać, nie? No staram się to robić najlepiej jak potrafię, pewnie mógłbym to robić lepiej, ale na razie nie umiem lepiej tego robić. Także pracowanie we wszystkich szkołach, podstawowej, gimnazjum, podstawie, w szkole ponadpodstawowej, czyli zawodówka i tak dalej, liceum i w rozszerzeniu jest naprawdę mega wyzwaniem, nie? I no jest to trudne, trudne dla mnie. No ale tak jest, nie? Irytujący jest ten czas, którego się traci na te dojazdy, nie? W lewo i w prawo. Jest to naprawdę
No ale do pracy się czasami trzeba dojeżdżać. Także jadę. 16 km już pewnie zostało mniej. Trzymajcie kciuki, żebym zdążył na lekcji, dam wam znać, czy się udało zdążyć. Czy musieli na mnie poczekać chwilę na korytarzu. Zobaczymy. No więc jest 42 po. Jeszcze mój kawałek został do przejechania, a o 45, przypominam wam, mam już lekcję. 12.45, a jest 12.42. 3 minuty, niecałe. Jakby czuję delikatny lejcik, nie? No to co to zrobić? No przecież nie... No jak to... I tak mam dobre tempo, nie? Ach, życie. No, jeszcze światła. Jeszcze światło mnie złapały teraz. 43. Czekam na światła. 12.44. Minuta. Może się uda. Nie zaczepia mi się pasku. Ta pogoda jakaś masakra. A, człowiek się śpieszy, a to śnieg po prostu leci. Mówiłem rano, że będzie, że fajna jest pogoda w środę. Ale to się chyba dzisiaj zmieniło. 2018 nie przewidał. To przejechane dzisiaj 58 km. Udało się nie spóźnić na tą lekcję. Znaczy prawie, może minutkę się udało spóźnić na tą lekcję. Klasa poczekała. No, także przede mną jeszcze trzy. Dwie lekcje. Klasy drugie będą miały kartkówy. Oddajemy sprawdziany. Także myślę, że większy light dla mnie w tym czasie, chyba że będę musiał, znaczy, no będę musiał sprawdzić potem te wszystkie kartkówki. Mam nadzieję, że oceny będą dobre, kartkówki będą proste, z wodorotlenków. No także potem po dzieciaki. To tyle. No i kończymy środowe jeżdżenie. Odebrane Jedi'e. Wracamy do domu. O właśnie, Jedi'e tam z tyłu widać. Wracamy do domu, jeszcze przede mną sprawdzanie sprawdzianów. Przygotowanie jakichś testów i ogarnięcie paru innych rzeczy. Tak, no to lecimy do domu. Na jakiś obiadek, dzieciaki trzeba wyjąć. Raczej nie odepnę. Nie odepniesz Tymka? Nie odepnę. No odpinamy Tymka. O, proszę, Tymek. O, przepraszam, że mam zimne paluszki. Uwaga, nie, ale czemu wyciskasz się Sewerem przez niego? Hej, chłopie. Dobra, teraz Tymek. Hej, yo! Jeżeli chcecie mnie zobaczyć, to już jej. Tak, tak, no tak i... wygląda tata pana Bertha właśnie. Yeah! Uwaga, uwaga, chłopcy. To jest syn drugi, tak? Znaczy tak wygląda syn pana Bertha. To drugi syn. Dobrze. Ej, pozdrawiamy was. A ja pokażę język. Tak, idziemy na obiad i do pracy popołudniowej. Trzymajcie się tam i uczcie się pilnie. Cześć!